tenía. Za chwilę będziemy oglądać pierwszą zmianę w drużynie Juventusu. Pojawił się na boisku Giuseppe Ruggiero. To jest 17-latek, zawodnik urodzony w 1993 roku, który występuje dla sympatyków i wielkich fanów Antonio Cassano niż bramka ulubionego piłkarza w Bari. Wykorzystał niezrozumienie Juventusu Turyn Antonio Cassano i strzelił gola na 1-0. Od 13 minuty meczu Milan prowadzi z Bianconerimi. Kapitalne przyjęcie Cassano podczas meczu Squadra Azzurra z drużyną Hiszpanów. Teraz pięknie wymanewrował tutaj Bonucciego i zamienił tę akcję na bramkę. Świetna technika użytkowa Cassano i finalizacja akcji podręcznikowa. Nie miał żadnych szans Marco Storali. Juventus Milan 0-1. A tutaj reaguje Marco Motta na tyle skutecznie, że zawodnik reprezentacji Włoch nie wpakował piłki do siatki. Oraz przypomnienie się swojemu trenerowi. Mówiło się o odejściu Cassano do Fiorentiny, o tym, że może trafić do Genoi, co było chyba bardziej kwestią. I strzał Vucinicia, to był ostry kąt, też Rodrigo Eli interweniował wślizgiem. Głową spalonym, kapitalnie wyszedł w powietrze Vidal, tę piłkę utrzymał, ale nie ma mowy o tym, aby padła bramka. Świetna amortyzacja futbolówki przez Vidala, tutaj ewidentny faul. I Flavio Roma za moment może... Tak mówi o nim Antonio Conte, zdobywa bramkę. Ziegler, Vidal spojrzał, jak ustawiony jest jego rywal, no i katastrofalnie interweniował Flavio Roma. Tę piłkę chciał sparować na rzut rożny, odbiła się jeszcze niefortunnie dla niego od słupka i wpadła do siatki. 1-1, 21 minuta. Arturo Vidal. 15 bramek zdobytych przez Vidala w 2 latach gry w Bayerze Leverkusen, wcześniej występy w Colo-Colo. A więc rzutem na taśmę Juventus Turyn pokonuje rywala. Arturo Vidal zapisuje na swoim koncie asystę. Oto właśnie centra Vidala. Sygnalizacja wyciągniętą dłonią pozycji Matriego. Błąd Nesty i Eliego i piękny strzał Alessandro Matriego. To jest zawodnik, który zdobył bramkę w meczu z Interem, która dała 3 punkty w poprzednim sezonie Serie A. Niezwykle skuteczny napastnik i radość sympatyków Juventusu na San Nicola w Bari. Największą sympatią cieszy się Juventus w południowej części Włoch.